Rozpoczęły się wakacje i jak co roku dla wszystkich uczniów stołecznych szkół na Agrykoli zainaugurowano akcję Lato w mieście. Byli ratownicy wodni, policjanci z robotami i miasteczkiem ruchu drogowego, ratownicy, straż miejska i straż pożarna. Wśród rozmaitych gier na lato zaprezentowano nową, Small Ball. W trakcie lata w mieście dla dzieci przygotowano bardzo bogatą ofertę zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych. Z nich wszystkich uczniowie warszawskich szkół korzystać będą nieodpłatnie. Zapisać się można w każdej chwili. Strój polski, noszony głównie w XVII i XVIII wieku, składał się m.in. z żupana, kontusza z rozciętymi rękawami i oczywiście pasa. Pasa kontuszowego, zwanego również słuckim od słynnej słuckiej manufaktury. W Zamku Królewskim w Pałacu pod Blachą do 30 sierpnia wystawa tych niezwykłych elementów stroju. Zwyczaj noszenia pasów przyszedł ze wschodu i stamtąd, z Indii, Persji czy Turcji, początkowo je sprowadzono. Później powstały rodzime manufaktury. Pas mówił wiele o właścicielu. Niektóre wzbogacane nićmi z metali szlachetnych kosztowały majątek. Może szkoda, że dziś już trochę wyszły z mody. Happy Bemsday, czyli bemowski piknik rodzinny, odbył się z okazji 5-lecia amfiteatru i 3 lat działania internetowego radia Bemowo FM. Przede wszystkim było bardzo ekologicznie. Jakie fantastyczne rzeczy mogą powstać z opakowań. Nie tylko rozwijają wyobraźnię, ale są również bezpieczne. W strefie sportowej grano indywidualnie i zespołowo, a ponadto nie zabrakło wielu innych piknikowych atrakcji, zwłaszcza dla młodszych. A po południu i wieczorem rozpoczęły się występy muzyczne. A na zakończenie rozbłysły fajerwerki. Rekordowa liczba 234 uczestników stanęła na torach łuczniczych warszawskiego klubu Drukarz. Okazje były dwie. Pierwsza to 30. jubileuszowy memoriał Ireny Szydłowskiej, zawody o randze międzynarodowej, z których wyniki wliczane są do rankingu światowego. A druga to 45. rocznica istnienia sekcji łuczniczej przy warszawskim klubie sportowym Drukarz. Pogoda sprzyjała i zawodnicy szyli z łuków do kolorowych tarcz. W łukach klasycznych triumfowali Polacy, a w łukach bloczkowych zawodnicy Ukrainy. Gratulujemy! Już po raz 19 na rynku Starego Miasta występują goście międzynarodowego plenerowego festiwalu Jazz na Starówce. Koncerty odbywają się jak zwykle w każdą sobotę lata aż do 17 sierpnia. Tym razem na scenie pojawił się Pascal Schumacher Quartet. Jego lider, luksemburski wibrafonista i kompozytor na tym trudnym jazzowo instrumencie, potrafi tworzyć oryginalne i melodyjne brzmienie. www.um.warszawa.pl